Jak wejść do pozycji krok po kroku? Już Ci pokazuję. Zacznij od tego, że połączysz stopę, połączysz kolana. Zaangażuj podbrzusze, zaangażuj wewnętrzne uda i staraj się wnętrza ud przyciskać do siebie. Unieś mostek do góry. Ręce równolegle do podłoża. Przenieś ciężar ciała do tyłu na guzy kulszowe i powoli oderwij stopę. Jeżeli jest ciężko, możesz zawsze złapać pod kolanami. Jeśli możesz, wyprostuj nogi w kolanach. W nawasanie zwróć uwagę na to, żeby aktywnie pracować mięśniami brzucha i mięśniami pleców, ponieważ te partie mięśniowe się tutaj wzajemnie równoważą. Zwłaszcza kiedy prostujesz nogi w kolanach. Dodatkowo unoś mostek do góry, ramiona rotuj na zewnątrz i przybliżaj uda do siebie przez cały czas. Czego unikać? Zaokrąglenia dolnej części pleców i zapadania się w klatce piersiowej, ponieważ skończy się to tym. Czas na wskazówki dla początkujących. Po pierwsze, zawsze unosząc się do nawasany, możesz zgiąć nogi w kolanach i chwycić pod spodem. Pozwoli Ci to unieść mostek mocniej do góry, zsunąć łopatki na dół i pilnować tego, żeby plecy się nie zaokrąglały. Jeżeli czujesz, że jest Ci ciężko prostować nogi, jest Ci ciężko utrzymać pozycję, to możesz nauczyć się pracować mocniej z grupą przywodzicieli i do tego będzie służyła świetnie właśnie kostka. Włóż ją sobie pomiędzy linię kolan i spróbuj, unosząc się do nawasany, nie puścić kostki. Dzięki temu mocniej zaangażujesz mięśnie przywodziciele. Trzecim wariantem jest wykonanie tej pozycji z nogami na ścianie. Zawsze możesz uchwycić, tak żeby pomóc sobie unieść mostek do góry. Czas na anatomiczne smaczki, czyli to, co uwielbiam ja i wiem, że Wy także. Przede wszystkim, jeżeli macie problem z wyprostowaniem nóg w kolanach, to nie jest to problem słabych mięśni brzucha, ale pracy mięśni czworogłowych. To one są głównie odpowiedzialne za wyprost nóg w kolanach. Także są wspierane przez przywodziciele, długi i krótki, czyli mięśnie, które znajdują się dokładnie po przyśrodkowej stronie ud. Jeżeli będziecie pracować z kostką, tak jak pokazałam wcześniej, będzie Wam łatwiej mocniej zaangażować te mięśnie do pracy i również Wasze nogi będą prostowały się zdecydowanie szybciej i dłużej będziecie w stanie wytrzymać w tej pozycji. Kolejny bardzo ważny aspekt. Za ustawienie naszego kręgosłupa względem nóg pod tym kątem są odpowiedzialne mięśnie biodrowo-lędźwiowe, ponieważ są to nasze zginacze w stawach biodrowych. I to one właśnie wymuszają ruch przodopochylenia miednicy, czyli ten ruch. Z kolei, jeżeli będziecie pracować w nawasanie mocno mięśniem prostym brzucha, bo słyszycie mocny brzuch, no to wtedy mięsień prosty brzucha w momencie, kiedy się napina, zaczyna się skracać nam przestrzeń pomiędzy spojeniem łonowym a dolną częścią żeber i zobaczcie, co to powoduje. Tyłopochylenie miednicy. Więc jeżeli będziemy za mocno pracować mięśniami brzucha, a dokładnie mięśniem prostym brzucha, nasza miednica będzie w tyłopochyleniu, będzie nam ciężko utrzymać równowagę. Musimy popracować mocniej z głęboko położonych mięśni zginaczy bioder, naszych zginaczy bioder, czyli mięśnia biodrowo-lędźwiowego, żeby móc wypracować te asany. Jak widzisz, w pozycji nawasany, czyli okrętu, można pracować na różne sposoby. Ważne jest to, żeby dostosowywać asanę do naszych możliwości, a nie to, żebyśmy my się dostosowywali do tego, jak ostatecznie mamy wykonać tę asanę. Dlatego pokazuję właśnie różne warianty, pokazuję Ci, na czym warto się skupić od strony anatomicznej, żeby poznać to, co jest najistotniejsze w tej asanie. Dzięki temu będzie Ci łatwiej pracować nad wykonaniem tej asany. Jeżeli takie filmy Ci się podobają, koniecznie daj mi znać. Wracam znowu do formuły Anatomia Asany w nowej wersji. Więc jeżeli masz pomysł na nowe filmy w tej serii, to koniecznie daj mi znać w komentarzach poniżej. Pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Dzięki Ci bardzo, że wracasz na ten kanał i oglądasz moje filmy. Do zobaczenia.